sławi te, Chrystus zrodził się. Sławi te, widnym wertepi w jasłach na sini, spoczył Władyka car zwita. Orze do nią dosłyszym się nyni, naszą gosztelin prywita. Słyszym lubowniu duchom gowryty, Chrystus rodycja sławite. Błogosławien Bóg nasz wszechda, nyni i prysna i wo wieki wieków. Amen. Cariu niebiesny, utieszycielu duszy istiny, i że w jestli si i wsia i spełniajaj sokrowiszcze błagi i żyzni podakiemu. Przyjdi wsylisia w my i oczyścimy od wszelkiego skwierny i spasi błaże duszy nasza. Święty Boże, święty i krewki, święty i bezsmiertny, pomiłuj nas. Święty Boże, święty i krewki, święty i bezsmiertny, pomiłuj nas. Święty Boże, święty i krewki, święty i bezsmiertny, pomiłuj nas. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, в віки віков. Амінь. Пресвятая Тройце, помілуй нас, Господи, отіщи гріхи наша, Владико, прости беззаконія наша, святий, посвятися не мож наша, ім'я Твоєго ради, Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи, помілуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, в віки віков. Амінь. Коли те православ'я, та валка з Кощовим уніцьким, католицьким, trwała, no to trwało to do, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, to Rosjanie stosowali taką metodę spalonej ziemi i palono, niszczono, ludzi zabierano w głąb Rosji, tak zwane bieżeństwo było. No i z tego bieżeństwa już tutaj bardzo mało osób powróciło i podjęto decyzję, że mimo, że mieliśmy tu w Konstantynopolu już kościół rzymskokatolicki, że ten obiekt już będzie kościołem rzymskokatolickim, ponieważ większość unitów już też, żeby uniknąć jakby tych problemów z prawosławiem, zadeklarowała się jako rzymskokatolicy. No, mamy przykład Kostomot, gdzie jednak ta unia tak była zakorzeniona i wiara przodków, że ta parafia jest nadal trwa, ona jest neounicka, jeszcze bardziej taka związana z tym rytem tradycyjnym niż grekokatolicy i to też jest powód dla nas tutaj na Podlasiu do wielkiej dumy. No i słuchajcie, po tym epizodzie, kiedy okazało się, że w takim małym środowisku dwa kościoły to za wiele, postanowiono, że powstanie tutaj szkoła. A więc proszę zobaczyć, ile ważnych obiektów. I ta szkoła funkcjonowała bardzo długo. Później z racji na wybudowanie nowego obiektu, on stał jakby opuszczony. No i ten pomysł, kiedy byłem starostą, tak pomyślałem, że dobrze by było, żeby te warsztaty terapii zajęciowej u nas zaistniały. Ten obiekt został, no myślę, przywrócona mu świetność z tych czasów, kiedy był budowany i służy potrzebującym ludziom, którzy realizują swoją misję. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni, szczęśliwi. Jesteśmy przy budynku warsztatów terapii zajęciowej. Miało miejsce odsunięcie tablicy związanej z kim?
Tablica dotyczy świętej pamięci biskupa Jana Mikołaja Kalińskiego, biskupa unickiego, wieloletniego proboszcza parafii unickiej w Konstantynowie. Osoba bardzo znana, powstaniec styczniowy, osoba związana z Podlasiem, bo urodzony w Radzyniu. Zmarł oczywiście na Syberii, bo nie chciał wprowadzać języka rosyjskiego do nauczania w katechezie i w jakiejkolwiek liturgii, która była odprawiana tutaj w tym języku naszym unickim i polskim. Więc bardzo znana postać związana z naszą miejscowością. Chcieliśmy ją upamięcić, stąd ta tablica na budynku tej cerkwi, w której to cerkwi mógł być proboszczem. To też część obchodów dziesięciolecia warsztatów. Tak, to jest związane również, połączone z dziesięcioleciem warsztatów terapii zajęciowej, które akurat wypadają dzisiaj, bo w 2013 roku tego typu instytucja zafunkcjonowała na terenie naszej miejscowości. Cieszymy się, że jest taka instytucja, że osoby z niepełnosprawnością mają możliwość przebywania, zdobywania jakichś nowych umiejętności, odbycia terapii, także to jest dla nich naprawdę drugi dom i cieszymy się, że ten dom żyje. Jest mi niezmiernie miło, bo widać Państwa na jubileuszu dziesięciolecia warsztatu terapii zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie. Witam Państwa w imieniu własnym, a także uczestników i kadry warsztatu terapii zajęciowej. Dzisiejszą uroczystość rozpoczniemy częścią artystyczną przygotowaną przez uczestników warsztatu, a po występie zapraszam już do zajęcia miejsc, tak jak będziemy ostatecznie siedzieć. Oraz na krótką prezentację przedstawiającą historię naszej placówki i jej działalności. Występują Przemek, Ciesia, Krysia, Ola i Jan, Unika, Ksiekoś oraz pani Joanna i Latek oraz pani Joannę i pani Milena. Kochani, bardzo serdecznie ze swojej strony dziękuję za zaproszenie na tą piękną uroczystość. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę w kościele. I tak słucham właśnie ta atmosfera, Panie Wójcie, skąd ona się bierze? To jest prawda to, co Pan mówi, że taka dobra, pozytywna, to wszystko się bierze stąd, drodzy, że zobaczcie, Pan Jezus zawsze nigdy nikogo od siebie nie odpędzał, wręcz przeciwnie, każdego przygarnął. I właśnie to jest to piękne, że zobaczcie, tak samo jak wśród nas. Bliżej, dalej, różnymi drogami, ale idziemy do tego samego Pana Boga. Skoro szkoła, to przecież Pan Jezus jest pierwszym nauczycielem. I stąd to się bierze, ta atmosfera wspaniała. Kochani, czym jest, jak drzewo by mogło stać? Jak ono by mogło szumieć, śpiewać? Jakby taki dom wyglądał, gdyby on nie miał korzeni? Zobaczcie, i to jest piękne, drodzy. Bardzo serdecznie dziękuję władzom gminy i władzom, prawda, powiatu. Dziękuję za to, że możemy się razem modlić, że się nie wstydzimy tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. To jest właśnie ten korzeń. Sięganie do grekokatolicyzmu, do uniatyzmu. Nie wstydzimy się tego, że wywodzimy się, no właśnie stąd, z Podlasia. Gdzie choworyły po naszemu, gdzie śpiewali, gdzie się modlili. Bardzo serdecznie dziękuję za tą inicjatywę, za to mądre świętowanie od Kościoła poprzez salę, poprzez biesiadowanie, tak jak nasze życie, związane z Panem Bogiem, z zabawą, bo przecież Pan Jezus też poszedł na wesele, nie po to, żeby tam smęcić i przedłużać, tylko żeby biesiadować. Bardzo serdecznie Pani Katarzynie dziękuję za zaproszenie. Panu Wójtowi naszemu znamy się, tak, to prawda. Dobrze, że się znamy. Cieszę się bardzo, że nie zapomniał Pan Wójt o mnie, mimo że w Kostomłotach nie jestem. Ja nie jestem fizycznie w Kostomłotach, ale ja z Kostomłot nigdy nie odszedłem i nie wiem, czy odejdę. Ponieważ ja i kontakt z ludźmi mam, starczy, że ktoś do mnie zadzwoni. To już ja w nocy będę odprawiał Kostomłockie. My widzimy, jaki to jest ogrom pracy, jaki instruktorzy wkładają w tą pracę z uczestnikami. Jak wielka jest to rodzina i bardzo cieszymy się, że możemy być taką też członkiem tej waszej rodziny.
I chciałabym, żebyśmy wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy na tej sali, żebyśmy się tym starcem wzajemnie dzielili. W imieniu swoim i rodziców chcę bardzo podziękować dla pracowników tutejszych warsztatów terapii zajęciowej. Powiem tak. Kochani pracownicy i terapeuci, to nas, dziękujemy, to nas połączył los, to dzięki wam my jesteśmy tu. Bardzo dziękujemy i w imieniu, powiem tak jeszcze, od rodziców i dla pana wójta dziękujemy za wspomaganie i dla wszystkich sponsorów, którzy tu sponsorują i dla księży, że tak pięknie odprawili tę mszę i bardzo jestem wdzięczny, zadowolony i jeszcze powiem tak, że warsztat terapii tutaj 10 lat istnieje, żeby on nie 10 lat istnieje, tylko a 100 lat, żebyśmy tutaj byli w zdrowiu i bardzo dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Gdyby pan nas wspiera, gdyby nie pan, to by nie wiem, co by było. Ale by pan żył 100 lat i jest teraz jak najdłużej, gdyby pan nam żył. 100 lat, niech żyjemy jeszcze raz. Bardzo wam dziękuję za ogromny wkład pracy przez te 10 lat, za serce, które dajecie uczestnikom, za wrażliwość, za empatię, którą dzielicie się z uczestnikami. Bo myślę, że to jest ważne, dlatego możemy tworzyć zgrany zespół, taki, który jest w stanie podołać wielu trudnym wyzwaniom, które stoją każdego dnia przed nami. Thank you.